jesteśmy właśnie w Hanoi, w Wietnamie. Stoję wzdłuż torów kolejowych, gdzie średnio co godzina przejeżdża pociąg. Jak możecie zauważyć, cała strefa jest bardzo wąska, więc pociąg przejeżdża praktycznie przez czyjeś mieszkania. Ludzie w trakcie, kiedy nie ma pociągu, rozkładają tutaj jedzenie, stoiska, małe sklepy. No i w momencie, kiedy zaczyna się zbliżać pociąg, wszyscy w ciągu kilku sekund się zbierają, po czym z szybkością mniej więcej 40-50 km na godzinę w strefie zabudowanej pociąg przejeżdża przez ulicę. No i czekamy właśnie na kolejny przejazd pociągu.